Świetnie się bawię. Jest tutaj tak spokojnie. Co z tobą? Jesteś niezadowolony? Doceniam to, że zaprosiłeś mnie na wycieczkę przyczepą kempingową, ale spodziewałem się czegoś więcej. Więcej? To przyczepa amfibia. Sealander to przyczepa kempingowa i łódź w jednym. Idealny przykład środka transportu przyszłości. Rozejrzyjmy się po okolicy. Jesteśmy świadkami rewolucji. Maszyny pozwalają nam z łatwością poruszać się po lądzie, wodzie i powietrzu. Pora przypiąć przyczepę do samochodu i ruszyć w trasę. Nazywam się Misza Polak. Jestem inżynierem i specjalistą od gadżetów. Ja nazywam się Max McMurdo. Jestem projektantem i specem od modyfikacji. Nie chcemy czekać kolejnej dekady na prototypy nowych urządzeń. To przyszłość. Chcemy je mieć tu i teraz. Połączyliśmy siły w poszukiwaniu gadżetów, które nas zadziwią. Od futurystycznych robotów robi wrażenie. Po ulepszenia ciała. Świetne! Wykorzystamy je do stworzenia własnych rozwiązań technologicznych. Walcząc z czasem i przeciwnościami, zbudujemy własną, zadziwiającą maszynę. Przed nami dużo pracy i zaprezentujemy ją światu. To musi się udać. Wynalazki nie z tej ziemi. Transport przyszłości. Poznamy pojazdy przyszłości. Będziemy nurkowali, szybowali, pedałowali, jeździli. We ready for this? Wyruszymy na poszukiwanie gadżetów. Wygląda futurystycznie. Które pozwolą nam zanurzać się głębiej? Niesamowite. Podróżować szybciej? Zwolnij, bo uderzymy w wyspę. I latać wyżej. Poznamy hybrydy. Wygląda jak samolot. Pojeździmy rowerami jutra. Nieprawdopodobne. I poznamy maszyny, które podbiją miejską dżunglę. This is amazing. W ciągu jednego weekendu spróbujemy zbudować własny transporter. Wygląda wspaniale. Chcemy wzbić się w niebiosa maszyną własnej produkcji. Czy czeka nas twarde lądowanie? Mało brakowało. Zaczynamy od Malezji. Mają tam maszyny lepsze nawet od pływającej przyczepy kempingowej. To będzie przygoda, jakiej nigdy nie przeżyłeś. Kenneth, możemy wejść na pokład? Zapraszam. Przykro mi to mówić, ale to coś przypomina samolot. To jednak łódź, a ten człowiek to jej kapitan. Co to za maszyna? Airfish 8. To ekranoplan. Powietrze odpychane przez spodnią część skrzydeł odbija się od tafli wody, zapewniając siłę nośną. Przelecimy się? Jasne. To maszyna wykorzystująca efekt przypowierzchniowy. Gotowi do startu. Max wydaje się zaniepokojony, choć maszyna unosi się tuż nad wodą i wyżej na pewno nie poleci. Jesteśmy w powietrzu. Ekranoplan napędza silnik samochodowy o mocy 550 koni mechanicznych. To osiągająca prędkość 200 km na godzinę hybryda samochodu, łodzi i samolotu. Gdy aeroplan przemieszcza się do przodu, ponad skrzydłem zostaje wytworzona siła nośna. Dzięki jego trójkątnemu kształtowi pod skrzydłem powstaje poduszka powietrzna, co przy większej prędkości prowadzi do wytworzenia różnicy ciśnień i oderwania się pojazdu od powierzchni wody.
Sądzę, że te maszyny będą coraz bardziej popularne. Muszą tylko być lżejsze i potrzebować mniej paliwa. Są lepsze od statków. To idealny środek transportu pomiędzy wyspami. Zastępuje samolot i łódź. Pora, by nasz statek wylądował. Uwaga! To dość brutalne. Obróciliśmy się bokiem. Chyba już wiem, jaki jest problem z efektem przypowierzchniowym. Przydałby się ster. Airfish to wspaniała maszyna, ale my raczej nie zbudujemy czegoś podobnego. W takim razie zanurkujmy w poszukiwaniu inspiracji. Deep Light produkuje łodzie podwodne, które po prostu fruwają pod wodą. Ta sama firma zbudowała też łódź podwodną, którą każdy powinien umieć sterować. Obejrzymy ją w Kalifornii, gdzie już wkrótce drogi staną się przeżytkiem. To Deep Flight Dragon. Oto konstruktor pojazdu, który powinien uszczęśliwić wiele osób. Opowiedz nam o nim. To nowy rodzaj osobistej łodzi podwodnej. Wygląda jak samolot. To samolot, który lata pod wodą. Statecznik jest do góry nogami. W powietrzu zależy nam na sile wznoszącej. Pod wodą odwrotnie. Potrzebujemy obciążenia. Deep Flight Dragon używa pędników bocznych zapewniających ruch w pionie oraz tylnych, pozwalających przemieszczać się do przodu, do tyłu i na boki. Dlaczego masz to na sobie? Dlaczego ty nie masz? Dzięki kamizelce wypłynę na powierzchnię. Zdejmij ją. Zabierzmy ją ze sobą. Wsiadaj. Max trochę się denerwuje. Nic mu nie będzie. Pozytywne myślenie to podstawa. Co jeśli dojdzie do eksplozji? Bardziej prawdopodobna jest implozja. Ciekawe. To dobry sposób, by umrzeć. Też bym taki wybrał. Jakieś wywołanie? James Bond. Max schodzi pod wodę w metalowej puszce z człowiekiem, którego nie zna. Wreszcie mam spokój. To jak scena ze Szczęk, gdy na wodzie zostają tylko bąbelki. Istny obłęd. Ale głęboko. Dragon może zejść na głębokość 120 metrów i ma dwa zestawy urządzeń sterujących. Kieruje się nim za pomocą joysticka. Takie widoki można oglądać tylko w filmach. To najlepsze, czego doświadczyłem w życiu. Dla mnie najlepsze było spotkanie z rekinem białym, większym od tej łodzi. Ludzie budują w garażach samochody, żaglówki, a niektórzy nawet samoloty, ale na pewno nie łodzie podwodne. Tak więc łodzi podwodnej też nie skonstruujemy. W poszukiwaniu inspiracji wybierzemy się do Miami. Chcemy, żeby nasza maszyna wzbudzała podziw. Wiesz, ile wyciąga? 65 km na godzinę. Szybka maszyna. Gazu! Technologia pozwala nam odkrywać świat i wytyczać nowe szlaki. Tym lepiej, jeśli możemy to robić siedząc na skórzanych fotelach w łodzi wyposażonej w 300-konny silnik. Dobrze się prowadzi. Zwolnij.
Nie panikuj. Uderzymy w tę wyspę. Taki jest plan. Uważaj na tamte dziewczyny. Spokojnie. Nie spodziewałeś się tego. Ekstra. Jak u Jamesa Bonda. To ma gąsienicę. Ale miałeś minę. To Iguana 29. Może jeździć i pływać. Zbudowano ją do pokonywania kamienistych brzegów kanału La Manche. Jest w stanie pokonać 20-stopniową pochyłość. Duży prześwit pozwala zaś uniknąć uszkodzenia lakieru wartego 40 tysięcy dolarów. To włókno węglowe. Kadłub musi być lekki ze względu na ciężkie gąsienice. Jak to działa? To siłowniki hydrauliczne. W środku znajduje się silnik benzynowy Volkswagena. Gąsienicę też napędza hydraulika? Tak. Genialne. Pójdę po napoje. Fajna łódka. Coś pięknego. Chcecie się ze mną zabrać? Jasne. 6 warstw lakieru. Na pokładzie zmieści się kilka osób. Mówiłeś, że jesteś moim kumplem. Pojazd po chwili znowu staje się łodzią. To przydatne, gdy chcemy pozbyć się ogona. Nie ma jak uprzyjemniające życie gadżety. Interesują nas nietypowe środki transportu. To obłęd. W poszukiwaniu inspiracji testujemy najciekawsze rozwiązania. Rower to pojazd uwielbiany od prawie 200 lat. Również w Kalifornii. Rower to środek transportu indywidualnego. Wciąż pamiętam, jak pierwszy raz pedałowałem w stronę zachodzącego słońca. Za chwilę znów poczujemy się jak dzieci. Tylko czy to odpowiednia pogoda? Kalifornia nigdy mnie nie zawiodła. Ale pędzi. To chyba niebezpieczne. To Bird of Prey. To aerodynamiczny rower należący do najszybszych na świecie. Dużą prędkość zapewnia 60-zębowa tarcza mechanizmu korbowego. Rower nie ma siodełka, a jedynie podparcie biodrowe wymuszające zajęcie aerodynamicznej pozycji. Dlaczego pedały znajdują się z tyłu? Dzięki temu uzyskujemy lepszą aerodynamikę. Przypominasz Supermana. To jest najlepsze. Nie obędzie się bez wyścigu. Na tym rowerze można jechać z prędkością ponad 70 km na godzinę. Z górki. Nisko położony środek ciężkości minimalizuje ryzyko wypadnięcia przez kierownicę. Rower prawie nie przechyla się na zakrętach, a jadącemu wydaje się, że płynie na kołach. Kiedy się rozpędziłem, poczułem, że mogę jechać jeszcze szybciej. Oczywiście jazda takim rowerem wymaga praktyki. 35 sekund. You got this, Matt. Ruszaj! Pada deszcz, więc nie będzie łatwo pobić Miszę na śliskim torze. You got this, you're winning. Don't stop. Nie przestawaj, utrzymuj równowagę. On the way, on the way. 39 sekund. Spisałeś się na medal.
To bardzo dobry projekt, który wykorzystuje siłę mięśni używanych podczas biegania. Niestety, rozbolały mnie od tego biodra. Na szczęście znajdzie się też coś dla preferujących pozycję siedzącą tradycjonalistów. Rower ze wspomaganiem. To szaleństwo. Potrafisz tak? Nie. Jest bezgłośny i szybki. Poznaj Jacka. Fajny rower. To Stealth B52. Ile pojedzie? 80 na godzinę. To wyjątkowa maszyna łącząca cechy roweru górskiego i motocykla. Silnik elektryczny umieszczono w piaście. Pojazd ma prostą konstrukcję i jest bardzo cichy. Ale szybko. Prędkość maksymalna 80 km na godzinę. Moc 5,2 kW. Rama inspirowana motocrossem. Zabawa świetna. To coś nieprawdopodobnego. Nikt nie usłyszy, że nadjeżdżacie. Chyba, że wpadniecie w poślizg. Rowery są coraz lepsze, w odróżnieniu od nas. Teraz wybieramy się do Japonii, by zobaczyć motocykl przyszłości. Cichy, ekologiczny, o udoskonalonej konstrukcji. Dla tego cacka nawet Terminator porzuciłby swojego Harley'a. Zikku to motocykl elektryczny. Duży, piękny i ręcznie budowany. Oto jego twórca. Wygląda futurystycznie. Co powiedziałeś? Zapytałem, czy to on go zbudował, a on odparł, że tak. Motocykl ma akumulator o pojemności 11,4 kWh oraz silnik o mocy 50 kW. Moment obrotowy 144 Nm. Prędkość maksymalna 160 km na godzinę. Misza jest nim zachwycony. Mogę się przejechać? Tak. Misza wreszcie znalazł coś dla siebie. Wygląda na to, że zamierza odjechać w stronę zachodzącego słońca. Motocykl to dobra baza do przeróbek, zwłaszcza jeśli znamy się na rzeczy. Co jednak zbudujemy? Pora poszukać inspiracji w internecie. Co ci to przypomina? Jamesa Bonda. To plecak wyposażony w turbiny umożliwiające pionowy start i lądowanie. Ile to kosztuje? Nie jest na sprzedaż. To prototyp. Nie możemy go zbudować. Nawet gdyby go nam sprzedali, nie moglibyśmy nim latać. A może szybowiec Pipistrel Taurus? Można zabrać do niego pasażera. Oprócz plecaka odrzutowego, wszystkie te maszyny raczej trudno byłoby zmieścić w garażu. A więc wymarzony osobisty transporter lotniczy jest niewielki i nie kosztuje miliona dolarów. Nie jest to jednak coś, co można zbudować w weekend. Na pewno? Nie damy rady. Sądzę, że damy. Zrobisz to sam? Pomożesz mi jako ekspert od lotnictwa. Czy zaprojektujemy maszynę, która da ludziom poczucie nieskrępowanej wolności? A może pozwoli zawisać w powietrzu niczym ważka? Albo uda nam się uwięzić powietrze, tak jak robił to aeroplan. Sterowanie byłoby proste jak w łodzi Deep Fly Dragon. Czy jednak odważymy się przymocować sobie do pleców śmigło? Raczej nie. Przejmujesz kierownictwo? Wszystko zaprojektuję. Zdrówko. Za transport osobisty.
Chcemy poznać przyszłość transportu osobistego. Szukaliśmy maszyn, które zainspirują nas do budowy własnej konstrukcji. Skonstruujemy maszynę latającą i zrobimy to w weekend, choć Misza sądzi, że to niemożliwe. Max liczy jednak na wsparcie przyjaciół z Hope Technik. Sama i Kaela. Cześć. Bracia zgodzili się pomóc nam w budowie maszyny nie z tej ziemi. Ile tu różnych narzędzi i podzespołów. Przesłałem im założenia projektowe i jestem ciekawy, co wymyślili. Jesteście szaleni. To latająca platforma. Wygląda trochę niebezpiecznie. Użytkownik ma stać na śmigle? Tak. Operator stanie na platformie, z której będzie kontrolował odchylenie. Siłę ciągu zapewnią śmigła, jednak inaczej niż w helikopterze, znajdą się one pod maszyną i będą ją odpychać od ziemi. Żeby polecieć, będziemy potrzebowali odpowiedniego silnika. Wyjęty z samochodu? Wraz ze skrzynią jest zbyt ciężki. A ten? Potrzebujemy lekkiej, mocnej jednostki. To dwusuwowy silnik Rotax o dużo lepszym stosunku masy do mocy. Waży około 40 kg. Musimy postawić na niego. Racja. Max zaprosił mnie do Hope Technik. Jestem ciekawy, co udało mu się tutaj zdziałać. Pozwólcie, że wam przerwę. Co sądzisz o naszej latającej platformie? Coś takiego zbudowano już 60 lat temu, ale to nie był udany projekt. Nasza maszyna będzie szybsza i tańsza. Ile będzie ważyła? Moc silnika pozwoli unieść 170 kg. Tyle, ile ja i cała konstrukcja. Zostaje 30 kg zapasu. To realne, ale margines jest minimalny. Znajdziesz się na krawędzi. To trudny projekt. Jeśli przekroczymy udźwig maszyny, ta nie wzbije się w powietrze. Musimy dać z siebie wszystko. Naprawdę ważysz 70? Zajmijcie się silnikiem. Latająca platforma może być niestabilna. Siła napędowa będzie kierowana w dół z centralnego punktu, więc operatorowi trudno będzie utrzymać równowagę. To może być jednak idealny środek transportu osobistego, nie potrzebujący pasa startowego. Misza pracuje nad ramą, a Max i Kael szykują silnik. Ale ciężki. Powiedz, kiedy przestać, bo nie wiem, ile oleju wchodzi do skrzyni. Silnik umieścimy na boku, a śmigła podłączymy do przejściówki. Śmigła wytworzą siłę skierowaną pionowo i wypychającą powietrze ku dołowi. Za sterowanie ciągiem odpowiada manetka podłączona do kierownicy. A za mieszanie paliwa z powietrzem dwa gaźniki. Zachowujecie się jak dzieci. To ma być test wytrzymałości? Tak. Zajmę się poważniejszą robotą. Zamontujmy to. Świetnie. Pora na serce tej maszyny. Jeszcze kawałek. Każdy element tej konstrukcji musi być tak lekki, jak to możliwe. Nawet osłona śmigła. Szybko będą się obracać? 1700 razy na minutę.
Jeśli coś pójdzie nie tak, już nigdy nie będę mógł mieć dzieci. Śmigła będą obracały się w przeciwnych kierunkach, aby maszyna nie wpadała w ruch wirowy. Max będzie od nich oddzielony siatką. Sterowanie umożliwią znajdujące się pod śmigłami klapy kontrolujące przepływ powietrza. Ostatni element to osłona zabezpieczająca śmigła. Udało nam się zbudować maszynę latającą. Nie jest to szczyt aerodynamiki. Podczas gdy ludzie z Hope Technique kończą budowę maszyny, my obejrzymy urządzenia ułatwiające przemieszczanie się w miejskiej dżungli. Jesteśmy w Tokio, w którym szybki i efektywny transport jest absolutnie kluczowy. Dziś gościmy w Centrum Nauki Miraikan. To Honda Unicab. Jeden z najbardziej zaawansowanych technicznie unicykli na świecie. Kluczowa jest stabilność. Genialne. Projekt jest oparty na konstrukcji Omniwheel, w której koło składa się z 30 mniejszych kół, umożliwiających skręcanie. Małe tylne kółko zapewnia stabilność i zwrotność. Jeżdżę na tym od 10 minut i już jestem w stanie ruszać, zatrzymać się i manewrować. Nie jest to jednak zbyt praktyczny środek transportu. Trudno sobie wyobrazić, że wozimy tym zakupy. Istnieją bardziej zaawansowane urządzenia. Masz coś konkretnego? Za chwilę zobaczysz. To prawdziwy jednokołowiec. Piękna maszyna. Nazywa się One Wheel. Ten unicykl rozpędza się do 24 km na godzinę. Da się nam przejechać? Ma dwie sztuki, więc obaj sobie pojeździmy. One Wheel wygląda bardzo solidnie dzięki szerokiej oponie, pewnie łatwo da się prowadzić. Ten mały grubasek ma ogromny potencjał. Czy nie okaże się jednak sprzętem dla cyrkowych akrobatów? W kole znajduje się żyroskop, który uniemożliwia jadącemu zbytnie wychylenie się w przód bądź w tył. Puściłem gaz i hamulec, żeby popracować nad równowagą. Wielką zaletą One Wheela jest połączone zastosowanie żyroskopu i tradycyjnego sposobu sterowania. Jest manetka jak w motocyklu. Pociągając za hamulec, po prostu zwalniamy. Wszystko jest tu mechaniczne. Na szczęście jechałem bardzo wolno. Użyłem hamulca, po czym pojazd nagle ustawił się pionowo, a koło zatrzymało. To kompletnie mnie zaskoczyło. W przypadku takich maszyn najważniejsza jest stabilność, o którą dbają żyroskopy. Także w tym hoverboardzie. Nie przychodzi mi to naturalnie. Po 30 człowiek przestaje myśleć, że jest niezniszczalny. Rozbraja mnie to, że ten sprzęt ma tylko dwa koła. Nie rozumiem, dlaczego nie dodali trzeciego. Na takiej desce można jeździć nawet z zakupami. Zbudujmy coś. Po części pojedziemy do sklepu rowerowego. Super. Potrzebuję podwózki. Wracajmy do samochodu. Czekaj. Żeby udowodnić wszechstronność roweru, przerobimy go na zupełnie inny pojazd. Ściągamy pedały, łańcuch i większość elementów. Na tym trzymał się widelec. Spójrz. O to nam chodziło. Mistrzowie w akcji.
Przewiercone. Kierownica została obniżona. Co to było? Nie wiem. Zamierzamy zbudować tricykl. Zrobione. Przetestujmy go. Teraz jazda na hoverboardzie powinna być dla mnie tak prosta jak dla ciebie. Jesteś gotowy? Jestem bardzo odchylony? Wszystko w porządku. To chyba działa. Przybiłbym ci piątkę, gdybym nie musiał być tak skoncentrowany. Misha, jak mam się zatrzymać? Zbudowaliśmy piękną maszynę latającą, choć dokonanie tego w krótkim czasie z ogólnie dostępnych części nie było rzeczą łatwą. Mamy nadzieję, że nie zostaniemy gwałtownie sprowadzeni na ziemię. Pora na próbę. Zamierzamy sprawdzić, czy silnik jest w stanie wygenerować siłę ciągu wystarczającą do uniesienia maszyny oraz Maxa. Przeprowadzimy ważenie. Wagi wskażą nam, jaki ciężar jest w stanie udźwignąć platforma. Siła ciągu powinna wystarczyć do uniesienia 170 kg. Gotowe? Mamy problem. Po zsumowaniu mas wychodzi 180 kg, czyli o 10 za dużo. Dobre wieści? Średnie. Jesteśmy za ciężcy i źle wyważeni. Powinny wystarczyć drobne poprawki. Powtórzymy próbę ciągu, ale nie musisz się martwić, że maszyna poleci. Pomimo, że masa jest zbyt duża, wolimy nie ryzykować. Maszyna zostaje dociążona workami z piaskiem. Znaki jak wcześniej. Start, stop. W ten sposób dowiemy się, czy ciąg jest wystarczający. Zaczynamy. Powoli zwiększaj obroty. Maszyna, tak jak i Max, który kontroluje siłę ciągu za pośrednictwem manetki, aż rwie się do lotu. Wyniki są jednoznaczne. Ciąg jest zbyt słaby, żeby tak ciężka maszyna oderwała się od ziemi. Pora na poważną rozmowę. Mamy problem z relacją mocy do wagi. Całość jest niestabilna dynamicznie. Musimy za wszelką cenę zredukować masę. Usuńmy osłonę. Siatka waży mniej, a też chroni śmigło. Bez obrazy, ale jestem chyba 10 kg lżejszy od ciebie. Może ja polecę? Chcesz to zrobić? No, raczej. Świetnie, powodzenia. Podczas gdy KL szykuje się do kaskaderskiego wyczynu, my zapoznamy się z jednym z najwspanialszych gadżetów usprawniających przemieszczanie. Mowa oczywiście o deskorolce. Kochasz deskorolki i sporty ekstremalne, więc dam ci się przejechać na deskorolce z napędem na tylne koła, sterowanym za pomocą manetki. Jak to się nazywa? Inboard M1. Jedź powoli, bo obiecałem konstruktorowi, że jej nie uszkodzimy. To prototyp. Uwielbiam prototypy. Spróbujmy. Super. Inboard to pierwsza deskorolka z silnikami wbudowanymi w koła. Najlepsze jest to, że gdy Misha z niej spadnie, deskorolka się zatrzyma. Nieźle. Jak to nieźle? To jest przyszłość. Pora na Maxa.
Tak się to robi w Wielkiej Brytanii. Jeśli wierzyć internetowi, zbliża się deskorolkowa rewolucja. Nadciąga epoka hoverboardów, czyli latających desek. Prototypy można obejrzeć w internecie. ArcaBoard ma 36 wentylatorów kanałowych. Z kolei Lexus testuje hoverboardy w zbudowanym do tego celu skateparku. Wypełniony ciekłym azotem slajd unosi się kilka centymetrów nad ziemią. To magnetyczna lewitacja. Dowiedzmy się czegoś o niej. Za chwilę spełnią się twoje marzenia. Uwielbiam szybkie pociągi. Jestem ci wdzięczny za to, że coś dla mnie przygotowałeś. To najszybszy pociąg na świecie. Dzięki lewitacji magnetycznej nie potrzebuje szyn. Spójrz, jaki czad. Widzisz te wszystkie magnesiki? Włączamy zasilanie, wciskamy guzik i czekamy na procedurę startową. Ruszył. Te dwa paski nie są torami. Pociąg unosi się nad magnesami. Myślałem, że będą podłączone do prądu, ale okazuje się, że nie ma tu żadnych przewodów. Jedynie pociąg ma zasilanie. Magnesy pociągu odpychają magnesy torowiska, dzięki czemu jego prędkość może przekroczyć 600 km na godzinę. Nie sądziłem, że kiedykolwiek znajdę się obok takiego pociągu. To zabawka. To pociąg maglev. Ale zabawkowy. Prawdziwe są w przyszłości. Myślałem, że pokażesz mi prawdziwy pociąg. Jedziemy? Prototypy pociągów magnetycznych już istnieją. Być może przyszłość to unoszenie się tuż nad ziemią. Wracamy do Singapuru. Zbudowaliśmy maszynę latającą. Ostrożnie, panowie. Jej zadaniem jest unosić się kilka metrów nad ziemią. Pilot będzie stał nad śmigłami. Test wykazał problemy z nadwagą. Zdemontowaliśmy kilka elementów i zastąpiliśmy Maxa lżejszym KL-em. To będzie niebezpieczny eksperyment. Jesteśmy w jednym z najgęściej zaludnionych miast na świecie, więc teren zostanie zabezpieczony, a maszyna przypięta do dźwigu. Widzisz, jaki jest spokojny? Denerwujemy się bardiej od niego. Zacznę się bać po założeniu kasku. Przygotuj zabezpieczenia. Dźwig musi znaleźć się po środku boiska. Szuka wjazdu. W tak wilgotnym klimacie to wcale nie takie proste. Utknął pomiędzy krawężnikiem a trawą. Jeśli nie przypniemy naszej maszyny do dźwigu, nie będziemy mogli nią polecieć. Cofnijcie się. Co on wyrabia? Max? Tak? Co się tam dzieje? Mamy problem z ustawieniem dźwigu w ustalonym miejscu. Cześć. Jedziemy. Dwudziestu ośmiu ton nie da się przeciągnąć dwiema tonami. Maszyna latająca zostanie przewieziona do dźwigu. Lepiej nie będzie. Od drogi dzieli nas 20 metrów. Musimy tylko uważać na tył dźwigu. Zrobimy to tutaj? Stracimy trochę długości. Nasza przestrzeń do testów zmniejszyła się z 2,5 km kwadratowego do 10 metrów kwadratowych, ale nie możemy się poddać.
Jeśli zabezpieczająca śmigła osłona zawiedzie, to chroni nas ta klatka. KL zostaje przypięty do dźwigu, który uniesie go w przypadku, gdy maszyna wymknie się spod kontroli. To trudne zadanie, ale daliśmy z siebie chyba wszystko. Jesteśmy gotowi. Do roboty. Idziemy do klatki. Martwię się o niego. To niebezpieczne. Zaczynamy. Jeśli za mocno pociągną, mogą przechylić maszynę. Unosi się. Przód poszedł w górę. Stop. Idę z nim pogadać. KL nie może utrzymać równowagi ze względu na niestabilny środek ciężkości. Jeśli wszystkie podpory nie oderwą się od ziemi równocześnie, platforma się przewróci. Podnosi się tylko przód. Jeśli przytniemy ten element, może uda nam się wyprostować lot. Tył jest za ciężki, więc Misza chce przyciąć klapy, aby przekierować siłę ciągu. Już nie mogę się doczekać. Unosi się. Teraz to z tyłu jest za dużo powietrza. Cofnij się kawałek. Może to wystarczy. Mało brakowało. Wracamy do punktu wyjścia. Albo użyjemy liny, albo znajdziemy lżejszego pilota. KL ma inny pomysł. Możemy użyć klap o większej powierzchni. Spróbujmy. Większe klapy podniosą masę maszyny, ale pozwolą KL-owi lepiej kontrolować lot. To nasza ostatnia szansa. To musi się udać. Niech moc będzie z tobą. Brzmi lepiej. Przód. Zrób to dla królowej. To Singapur. Uniósł się. Podpory oderwały się równocześnie od ziemi, choć jedynie na kilka sekund. Nie sądziłem, że tak trudno zbudować maszynę latającą. Biorąc pod uwagę czas i środki, spisaliście się na medal. Mimo wszystko poleciał. Piątka. Przemierzaliśmy głębiny w osobistej łodzi podwodnej. Śmigaliśmy na super jednokołowcach i poznawaliśmy zalety rowerów z napędem elektrycznym. Wzbiliśmy się też w przestworza. Prawie. Jesteśmy pewni, że w przyszłości transport osobisty będzie szybszy, lepszy i efektywniejszy i pozwoli nam lepiej poznać świat.